O Jagiellonii Białystok mówi się mało, a przynajmniej nie tak dużo, na ile zespół Mistrza Polski zasługuje. Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce, a więc takie przemyślenia po tej 13 kolejce. Między innymi kolejce o tyle ciekawej, że w zasadzie żaden z Pucharowiczów, czy też ekip, które grają o te najwyższe cele, nie straciło punktu, bowiem cały czas śrubuje ten swój nieprawdopodobny rekord w meczach domowych Pogoń Szczecin. No na wyjazdach jest zdecydowanie gorzej. Na fali jest też Lech, Lokomotywa Nielsa Frederiksena jest nie do zatrzymania, podobnie też zapunktowała Legia Warszawa, czy Jagiellonia Białystok. No w zasadzie tylko Raków zgubił punkt, natomiast to i tak jest fascynujące, patrząc na te ekipy, które walczą najwyższe cele, no bo to nam przecież zwiastuje duże emocje w kontekście tej walki o Mistrzostwo Polski. Trochę o tej walce, natomiast przede wszystkim o Jagiellonii Białystok, ponieważ uważam, że zespół Mistrza Polski robi kapitalną robotę. Trzeba chwalić, absolutnie chwalić Adriana Siemieńca za to, jak jego zespół wygląda na poziomie ekstraklasy, ale też europejskich pucharów, ponieważ Jaga wygląda jak taki zespół dojrzały, doświadczony, a trzeba powiedzieć, że to jest po pierwsze sensacyjny Mistrz Polski i też ekipa, która nie ma takiego doświadczenia pucharowego, natomiast absolutnie tego nie widać po tych spotkaniach drużyny z Białegostoku. Natomiast zanim zaczniemy, serdeczna prośba o subskrypcję kanału. Moi drodzy, żeby tutaj dołączyć do tej piłkarskiej społeczności, przede wszystkim koniecznie naciśnijcie przycisk subskrybuj, żeby absolutnie żadnych filmów nie przegapić. Też oczywiście pamiętajcie o kciuka w górze pod filmem. No i też oczywiście zachęcam do sprawdzenia wszystkich linków w opisie, między innymi gry przeglądarkowej Football Team. Szczegóły w filmie. footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika. Zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Zacznijmy od tego, jak wygląda tabela po 13 kolejce, a więc oczywiście też niepełnej, bo przed swoim meczem zaległym jeszcze Śląsk-Wrocław, to spotkanie domowe z Radomiakiem zostanie rozegrane pod koniec rundy jesiennej. Natomiast tak wygląda kolejka po tej, powiedziałbym, niespełna 13 kolejce, więc jak w tej chwili widzicie, liderem Lech Poznań, kolejusz, który dopisał sobie kolejne 3 punkty, wygrywając u siebie z Radomiakiem. Dalej to jest Jaga, która jest oczywiście mistrzem Polski, która też idzie w tę stronę, aby walczyć o obronę tego mistrzostwa, co to jest nie takie oczywiste, bo pokażę wam statystyki z poprzednich lat, jak to wygląda. Natomiast dalej też trzeba się skupić na temat i powiedzieć na temat Rakowa Częstochowa, bo to też jest fenomenalne, że ta zwłaszcza defensywa zespołu Marka Opszuna gra tak rewelacyjnie, ledwie 4 stracone bramki na dystansie 13 kolejek. Dalej to jest Krakowia, więc jeden z chyba takich największych zaskoczeń pozytywnych, jeżeli chodzi o ten sezon. No i potem to jest Legia Warszawa, a także Pogoń Szczecin. Tak wygląda topowa szóstka. No i wydaje mi się, że patrząc na te właśnie topowe 6 ekip, które otwierają naszą tabelę, no chyba największym zaskoczeniem jest Krakowia, ale jednak mimo wszystko największe tutaj słowa uznania dla Jagiellonii, bo mówiłem też sporo o Lechu, zresztą nagrałem taki osobny materiał, właśnie poświęcony zespołowi trenera Nielsa Frederiksena, wymieniając różne atuty, to jak Lech gra, jak funkcjonuje, ale absolutnie trzeba też skupić się na Jagiellonii, ponieważ no, ma zdecydowanie trudniejsze zadanie, ponieważ gra nie tylko w rozgrywkach ekstraklasy, ale i europejskich pucharach. Sporo się mówiło o tym, że może tutaj w zespole z Białegostoku przyjść taka zadyszka, taki, powiedziałbym, duży problem, takie echa po tamtym sezonie, podobnie zresztą jak w wykonaniu Śląska, kiedy z tego zespołu odeszło kilku liderów, zespół trenera Magiery się posypał, natomiast też no, nie chcę tego specjalnie powielać, bo po pierwsze mówiłem już o tym sporo, a po drugie, no mam nadzieję, że to ostatnie 3 mecze bez porażki, no to będzie jakiś taki fundament i Śląsk będzie się piął w górę tabeli, natomiast jeżeli chodzi o wątki kadrowe, transferowe, bo to też jest bardzo istotne i absolutnie od tego nie uciekniemy, to tutaj Jagiellonia zrobiła to po mistrzowsku, tak jak latem 2023 roku, kiedy ten pion sportowy działał fantastycznie i sprowadzono zawodników, którzy walnie przyczynili się do tego mistrzostwa, tak i w tym sezonie też rewelacyjna praca, jeżeli chodzi o te nowe twarze i zastąpienie. Czy Bartłomia Wdowika, czy Dominika Marczuka. Natomiast tak wyglądają konkrety, jak w tej chwili widzicie, to są transfery Jagi, a więc z lewej strony zawodnicy, którzy odeszli, których już w zespole z Białegostoku nie ma, to jest kolejny Dominik Marczuk, Bartłomiej Wdowik, Zlatan Alomerowicz. Ta trójka to jest absolutnie trzon tamtej Jagi, która sięgała po Mistrzostwo Polski. Dalej to są postacie, powiedziałem, drugoplanowe, a więc Jose Naranjo, Kankali Skaner, Tomasz Kupisz, Bojan Nastycz czy Jakub Lewicki. Natomiast jeżeli chodzi o nowe twarze, no w zasadzie niemalże wszyscy doskonale się wkomponowali w zespół z Białegostoku, a więc odpowiednio to jest Lamine Diaby-Fadiga, João Moutinho, Marcin Listkowski, Tamas Silva, Cezary Polak, Max Stryjek, Miki Villar, Darko Czulinow czy też Peter Kowacik. No w zasadzie ciężko tutaj wskazać jakieś takie nazwisko, które nie przekonuje. No wydaje mi się, że ta polityka transferowa Jagiellonii jest niezwykła, jest perfekcyjna i to jest naprawdę bardzo rzadkie na poziomie nie tylko ekstraklasy, ale w ogóle generalnie w piłce, ponieważ często się mówi tak, że no, transfer to jest generalnie loteria i to jest normalne, jeżeli na przykład część ruchów wypali, a druga część nie. Natomiast tutaj mam wrażenie, że w wykonaniu Jagiellonii Białystok, no, to jest rewelacyjna praca, w zasadzie mistrzowskie okno transferowe.
No i oczywiście te ruchy transferowe i też mądre zarządzanie zespołem przez Adriana Siemieńca powoduje, że Jagiellonia punktuje tak rewelacyjnie, bo to też jest ciekawe, że to jak wygląda Jagiellonia, to jak sobie radzi w lidze, także w pucharze, to absolutnie no, nie jest nic z poziomem normalnego. To punktowanie jest naprawdę nadzwyczajne, ponieważ Jaga na tym etapie sezonu, biorąc oczywiście pod uwagę tylko wyniki w Ekstraklasie, punktuje na poziomie 2,15 na spotkanie. To jest naprawdę niezwykła statystyka, ponieważ co ciekawe, to jest statystyka i też liczba punktów na mecz zdecydowanie wyższa niż w tamtym sezonie, kiedy Jaga sięgała po Mistrzostwo Polski, ponieważ wtedy to było 1,85, teraz to jest 2,15. Warto dodać, że Jagiellonia jest zamieszana w grę w Europie, więc nie są tylko mecze co 6, co 7 dni, tylko właśnie spotkania co 3 dni i to naprawdę trudne, wymagające, no i też są absolutnie inne gdzieś oczekiwania względem Jagiellonii, która nie jest już takim sensacyjnym kopciuszkiem, tylko ekipą, która chce obronić ten tytuł Mistrza Polski. Warto też zwrócić uwagę na te ostatnie mecze. Sporo się mówi o tym, że ten kalendarz Jagiellonii jest trudny. Chodzi konkretnie o październik, mnóstwo intensywnych spotkań, ale Jaga sobie z tym doskonale poradziła. Zresztą jak widzicie w tej chwili, tak to mniej więcej wygląda. A więc to była odpowiednia konfrontacja z Kopenhagą na wyjeździe, początek października, później mecz z Legią, zremisowany, no i później tu mamy same zwycięstwa, więc odpowiednio mecz ligowy z Zagłębiem Lubin, zwycięstwo z Petrokubem w ramach drugiej kolejki ligi konferencji fazy ligowej, no i później to jest spotkanie z Koroną Kielce, mecz w Ekstraklasie. No oczywiście ktoś powie, że tutaj no ta przestrzeń poprawy to jest na pewno gra na zero z tyłu, ponieważ w tych wszystkich meczach w październiku tylko z Petrokubem udało się to osiągnąć, no ale z drugiej strony mówimy o meczach wygranych, o dużej takiej regularności, jeżeli chodzi o mecze w Ekstraklasie, a także w Europie i tylko z tych wszystkich spotkań na przestrzeni października Jagiellonia nie wygra jednego spotkania, meczu domowego z Legią Warszawa. Tutaj też należy zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ często jest tak, że zespół, który ma Mistrzostwo Polski, jest zamieszany w europejskie puchary, tak, bo na przestrzeni ostatnich kilku lat, a więc od początku od sezonu 21-22, pamiętamy ta przygoda Legii Warszawa, która była mistrzem jeszcze wcześniej, natomiast awansowała do fazy grupowej Ligi Europy, no i generalnie radziła sobie słabiutko. Podobny zresztą los z Lechem, a także z Rakowem, kolejno w sezonach 22-23, a także 23-24, natomiast tak wyglądają fakty, ponieważ postanowiłem to sobie sprawdzić, jak wyglądał Mistrz Polski w kolejnym sezonie po 13 kolejce. Jak w tej chwili widzicie, mam tutaj nadzieję, że to wszystko jest bardzo czytelnie napisane, a więc po kolei mamy sezon 21-22, a więc broniący tytułu Mistrza Polski Legia Warszawa była po 13 kolejce 14, 15 punktów na koncie. No i też, co ciekawe, widzimy tutaj taki stopniowy progres kolejno z każdym rokiem. Odpowiednio Lech Poznań, rok później miał miejsce 6 punktów, 22 na koncie. Z kolei Raków znajdował się na podium i miał tych punktów 26 po 13 serii gier. No i Jagiellonia Białystok, druga lokata teraz, 28 punktów na koncie. Lepszy jest w tabeli tylko Lech Poznań, natomiast no kolej już możemy powiedzieć, że sam się wypisał z tej gry w Pucharze Polski, tylko zespołowi trenera Fredriksena została gra w Ekstraklasie. A propos Pucharu Polski, przed Jagiellonią teraz spotkanie i konfrontacja z Chojniczanką Chojnicy. Zobaczymy, czy tutaj zespół Mistrza Polski się potknie, ponieważ z drugiej strony chwalimy Jagiellonię, ale też doskonale wiemy, że to jest jednak prawo serii. Kiedyś pojawi się kryzys, słabszy moment, Jagiellonia taki słabszy moment zażegnała i dlatego też należy tutaj wyróżnić przede wszystkim Adriana Siemieńca jako mądrego szefa, trenera, który ma mało doświadczenie, patrząc gdzieś na jego przygodę trenerską, natomiast no już gdzieś widzimy, że jest świetny kapitał i fundament, jeżeli chodzi o zarządzanie swoim zespołem, no i gdzieś panowanie nad trudnymi sytuacjami. Natomiast te najbliższe mecze Jagiellonii to też jest ciekawe, bo to jest właśnie z Chojniczanką i potem to też są trudne spotkania, ponieważ najpierw Jagiellonia jedzie do Zabrza, konfrontując się z Górnikiem, a jeszcze przed tą przerwą na kadrę gra jeden mecz w Europie z Mölde, a także rywalizuje z Rakowem Częstochowa, także te mecze też odpowiedzą nam na wiele pytań w sprawie tego, jak Jagiellonia tutaj zagra i będzie wyglądała na przestrzeni tych najbliższych tygodni w konfrontacjach co 3 dni. Czy to też będzie taka dobra skuteczność i regularne punktowanie, czy być może pojawi się słabszy moment? Tego oczywiście nie wiem, natomiast wiem jedno, że tutaj absolutnie Jagiellonia to jest ta ekipa, którą najmocniej trzeba chwalić. Oczywiście ja wielokrotnie mówiłem o tym, że świetnie wygląda Krakowia, drużyna, która świetnie też odwraca wyniki meczów i daje też takie fajne piłkarskie show. Trzeba też na pewno chwalić Gieksy Katowice, która jest najskuteczniejszym Beniaminkiem. Oczywiście wielkie słowa uznania dla Lecha i dla trenera Nielsa Fredriksena, który błyskawicznie odmienił jakby ten wizerunek, obraz kolejorza. No i tutaj ekipa, która zmierza, podobnie jak Jaga, w kierunku Mistrzostwa Polski, natomiast absolutnie Jagiellonia, patrząc tak kompleksowo i całościowo, biorąc pod uwagę też poprzedni sezon, to jest zespół, który absolutnie zasługuje na największe słowa uznania, ponieważ ten Adrian Siemieńca jest absolutny szef i tutaj no myślę, że to jest też taka inspirująca gdzieś ścieżka Jagiellonii Białystok, która po tym mistrzostwie absolutnie się nie osłabiła, tylko się wzmocniła, no i pokazuje, że można rywalizować jak równy z równym, czy to w Europie, czy też na naszym krajowym podwórku. Tyle ode mnie, a więc tak to wyglądało w skrócie. Po 13 kolejce z perspektywy głównie Jagiellonii, więc taka dyskusja, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te ostatnie mecze w naszej kolejnej Ekstraklasie, biorąc pod uwagę głównie wyczyny Mistrza Polski, kanału 365 Piłce, Piotr Rzepecki. Wielkie dzięki, że oglądaliście ten film do końca. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do kciuków w górze pod filmem i też sprawdźcie, moi drodzy, koniecznie linki na dole. To jest mój Twitter, Instagram, Facebook, no i też mój portal 365dniopilce.pl. Też oczywiście odsyłam Was do strony Football Team. Kapitalna gra przeglądarkowa. Wszystkie linki na dole w opisie. Jeszcze raz wielkie dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.